Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Jakiś czas temu odezwał się do mnie widz, którym okazał się być Markus z kanału Mr. Harry 101. Autor wielu ręcznie wykonanych figurek, które mogliście zobaczyć na kanałach największych YouTube'owych twórców w Polsce. Człowiek, którego twórczość od dawna śledzę oraz szanuję. Przesłał mi on paczkę, którą zawartość stanowić miały jego prace nawiązujące tematyką do Fallouta. Zanim zaczniemy, chciałbym publicznie bardzo podziękować za czas oraz pracę włożoną w figurki. Jeśli kojarzycie jego pracę lub też jesteście zainteresowani tą tematyką, to zapraszam Was do zasubskrybowania jego kanału, do którego link znajdziecie w opisie. To co, jesteście ciekawi, co było w środku? Tego dowiecie się, oglądając ten film. Zaczynamy! Pewnie długo mi to zajmie, jak zawsze, więc na filmie w tym momencie wam to przyspieszę. Okej, zajrzyjmy do środka. Ja już nie mogę się doczekać. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Raz. Dwa. I trzy. O, mamy kawałek pustyni. Dosyć ciężki. D1, Fallout New Vegas. Bardzo ładny, przypomina mi Red Rock. W sumie to chyba jakaś instalacja, co? Dalej. Dobra, zabiorę karton. Coś mi mówi, że to bomba. Tak jest, tak jak mówiłem. Zobaczcie. Prawdziwa bomba nuklearna rodem z Fallouta, jak w Megatonie. I teraz wisienka na torcie, jakaś postać. Trochę waży. Jak zawsze nie umiem otworzyć. A chuj tam. Tadam! Ha, prawdziwy przybysz skrypty. Fajny. Zobaczcie, jaki ładny. Z 13 na plecach. No to wtedy prawdziwy przybysz. Piękne wykonanie, ze szczegółami. Bandaże, broń. Jak w Outrze jedynki. Naprawdę jestem pod wrażeniem. A tak oto prezentuje się zawartość tej paczki. Na tego blond frajera z tyłu nie zwracajcie uwagi. To są prawdziwe dzieła sztuki. A pod spodem oczywiście podpis autora. Polecam Allegrowicza. Pamiętajcie go zasubskrybować. Polecam. A teraz przyjrzymy się figurkom z bliska, materiał, z którego je wykonano, a także proces powstawania poznacie, oglądając filmy na kanale autora. Pierwszą z nich stanowi przybysz skrypty we wzmocnionym pancerzu z naramiennikiem, bandażem oraz obrzynem w kaburze. Figurka jest naprawdę świetna. Przybysz wygląda, jakby go dopiero co wyrzucili skrypty. I tutaj takie małe wyjaśnienia, żeby było zabawnie, dopiero po czasie wpadłem na to, że bomba i pustkowie z kraterem stanowią całość. Nie pytajcie, jak długo mi to zajęło. Sama figurka przedstawia D1, bombę jądrową pojawiającą się w Fallout New Vegas przy perku Dzikie Pustkowia. Przybysz oraz bomba bez wątpienia będą chlubą mojej kolekcji figurek. Tutaj jeszcze raz wyrażę podziw dla autora obydwu, w zasadzie to trzech rzeczy, które znajdowały się w tej paczce. I mam nadzieję, że ten unboxing się wam podobał. W tym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!